Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcoring i dzisiaj zagramy sobie w Sackboy Wielka Przygoda. Przejdziemy kolejny poziom pod tytułem Zatopiony Skarb, ale zanim on, to chodźmy się najpierw przebrać i wybierzmy jakiś fajny strój. Witaj u Zumzuma! Przyjmuję wszystkie rodzaje walut. Znajdź kod dzwonkowych. Żaba tropikalna. Nie przypominam sobie, że mieliśmy ją ubraną. Dlatego unikam piruetów. Fajnie ona wygląda. Z taką muchą, zobaczcie, ale super. Chodźmy sobie jeszcze zobaczyć lampę Gina. Wyczyścimy sobie ją. Mój ty modnisiu. Okej, i co teraz? To są jakieś takie kulki. Uderzmy. I co się dzieje? Mogę rzucić na przykład? A, zobaczcie. I to wtedy nam jakby światełko robi. Tylko ja nie mogę i tak tu przeskoczyć. A musimy z nimi chodzić i one wtedy nam światełko robią i możemy zbierać. Czyli nowa mechanika, no nie będzie tu za dużo. Czas się skończył. Ale przynajmniej coś jest. 21. Zawsze coś. Przynajmniej już wiemy, jak to się robi. Pozbierajmy sobie jeszcze tutaj. I rozpoczynamy. Zatopiony skarb. 7000 punktów. Przydał ci się mój chwytobujak, Sackboyu? Wiesz, czuję przypływ altruizmu, więc dam ci coś jeszcze. Wyjątkowo intratne zlecenie dla poszukiwacza skarbów. To przedsięwzięcie na szeroką skalę. Razem będziemy szukać cennych cacek, a ty musisz po prostu je zbierać. Ale się na tym wzbogacę. Spokojnie, tobie też coś z tego skapnie. No, najwyższa pora rozpocząć wielkie łowy. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się to z poziomem z Wyniosłego Wierchu. Tam była przejażdżka pociągiem, a tu mamy statek. Zobaczmy, czy to będzie taka sama mechanika. Kieruje nasz król bogów. To on, prawda? Kto to był? Rozumiem, tu też mamy takie wysepki, zbieramy punkty. I chyba o te skarby chodzi. Chodźmy szybko. Mamy pierwszą śniącą kulę. Zaraz sobie ją zdobędziemy. Jeszcze tutaj jest jakieś przejście. Fajnie by było. Właśnie, bo tu jest do zdobycia strój. Chyba udało się. Szczękacz? Okej, czyli musimy uważać na jakąś rybę. Jezu, znowu te zielone ropuchy. Dam radę? Nie dam rady. Okej. Okay. Tu mamy drugą. Udało się. Chodźmy tutaj. Mam nadzieję, że ta kula nam nie zniknie, bo chcę sobie też tu pozbierać. Farsz skraba? Pierwszy raz o czymś takim słyszę, no ale może lepiej, żebym tego nie widziała. Okej, i co teraz? Znowu tu mamy jakieś poziomy. Okej.
Pozbieramy sobie wszystko. Przynajmniej tak bym chciała. Ale czy to się uda, to na razie zobaczymy. Jeszcze tutaj coś jest. Na takie perełki czekałem. Jest! Okej, tu widzimy. Albo zaraz zobaczymy. A właśnie, tu jest z lewej strony kolejna kula. Udało się. A żeby teraz nie zginąć, bo ona zaraz spadnie. Dobra, trafiamy. Fajnie by było dostać checkpoint, bo zaraz oberwiemy. Dobra, mamy już 3, nie idzie tak źle. I znowu szczękacz. Zostaw nas, szczękaczu, proszę! No, nie będzie już podskakiwał! Dostaw lekcję, co? Okej, tu są kolejne rzeczy do zdobycia. Aha, i mamy tu kolejny skarb. Zanim ktoś się połaszczy. Hopsa. Udało się. A ty możesz pobawić się. Udało się. I jeszcze tutaj na lewo. Mamy strój. Uda się go zdobyć. Udało się, dobra, świetnie. Tu mamy też jakieś przejście, gdzie ono nas zaprowadzi. Bo kolejny skarb. Może zniszczymy sobie najpierw. Hopsa. Dobra, udały się wszystkie. Niestety, kurczę, zginęliśmy. Ale wszystkie kule są, więc to już nie jest ważne. Ale gorsze jest to, że nas szczękacz goni. Ojeju. Ewakuacja! Najpierw trawy i dzieci! Niezły urobek! Masz do tego talent! Moglibyśmy połączyć siły. Ty byś pracował, a ja bym zarabiał. Co ty na to? Oczywiście, że nie. Musimy też mieć z tego jakiś zysk. Dobra, zobaczmy, jak nam poszło. Mamy brązowy, srebrny, czy będzie złoty? A zabrakło nam tak niewiele. Ale przynajmniej wszystkie kule są, więc jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Oczywiście ja sobie poziom nadrobię. Jaką naklejkę tym razem? Mamy Bogofa. I odblokował nam się kolejny poziom, w którym do zdobycia jest próba włóczkowych rycerzy. Zmieńmy sobie najpierw postać. Dobry wieczór! Czy coś tam niepotrzebne skreślić? Nie mam zegarka. Okej, stać nas na Wikinga. Tak on się prezentuje i też sobie go zakupimy teraz. Jaką ma brodę. I następny poziom zwie się Cienie i Blaski. Więc teraz go sobie rozegramy. 8000 punktów, dość sporo. Te stworki już widzieliśmy. I właśnie, one nam przyjście robią. Więc musimy się rozglądać i się spieszyć.
Bo zobaczcie, to zanika. A ciężko też jest tym śmigiełkiem trafić. Okej, mam raz, dwa. Okej, chodźmy sobie na prawo. O właśnie, mam prezencik. Ajajaj. Nie to, co chciałam. Ale dobra, nie szkodzi. Lepiej punkty niż wcale. Udało się, świetnie, mamy checkpoint. Teraz możemy na dystans ich atakować. O, i tu z prawej strony też coś mamy. Cóż to będzie? A, tylko dzwonki. Myślałam, że na przykład jakaś święca kula. Okej, okay, co dalej? Tu mamy dzwonek. Więc sobie go weźmiemy, bo on zaraz zniknie. O, udało się. Ale tu zauważyłam, że też coś mamy. Więc chodźmy sobie najpierw tutaj. O, właśnie, mamy śniącą kulę. Czy to będzie pierwsza? Jest i pierwsza, świetnie. Okej, tu jeszcze mam punkciki. Ale więcej tu nic nie ma. Okej, idziemy dalej. Więc mamy razy dwa, ale na przykład czy tu czegoś nie ma? Chyba nie. Dobra, teraz się pospieszymy. Hopsa. Żeby te punkty po prostu zbierać. Jak najszybciej. Z lewej strony też jest przejście, z prawej również. Chodźmy na lewo najpierw. O właśnie, i mamy kolejną śniącą kulę. Już drugą. No i tu dalej możemy chyba iść, bo nic więcej tu nie ma. Przynajmniej tak sądzę. Strasznie szybko to zanika. I co tu dalej mamy? Mamy jakieś zwierzątko, nie wiem jak to nazwać, możecie napisać w komentarzu. Aha, i teraz nam łatwiej, bo możemy z tym chodzić. Świetnie. Więc możemy sobie wszystko zbierać. Tutaj nic nie ma chyba. Da się to jakoś otworzyć. Ale nie, to jest chyba po prostu ozdoba. Więc zbieramy sobie wszystko. Chociaż zobaczcie, to są ślady, więc ktoś tu był. Tylko ciekawe, czy to jest Vex. Czy ktoś inny. Okej, tu mamy śniącą kulę. I teraz jak się na przykład się tu dostać? Dam radę tu przejść? Gdzie jest nasze zwierzątko? Czekajcie, czy ono się wróciło? Czy ono spadło? Czy coś się z nim stało? Bo to trochę mnie niepokoi, bo boję się, że było ono do czegoś potrzebne. I co? Nie ma go? A jest! Dobra. Jest wszystko jasne. Schodźmy z nim i zobaczmy, czy nam pomoże. No i właśnie, coś tak się spodziewałam. Pozwala nam otworzyć drzwi i zdobyć różne rzeczy. Widzę, że tu ktoś długo siedział w zamknięciu, bo są liczone dni i nawet szmacienka narysowana. Może to był Vex i myślał o Sackboyu. Teraz zastanawiam się, czy nam się to przyda, to stworzenie, ale dobra, chodźmy na razie z nim, może nam pomóc. I mamy go? Nie, ono chyba zniknęło. Czyli po prostu nie możemy z nim się tak cały czas przemieszczać. Udało się wszystkich wyeliminować. Oprócz tego jednego. Okej. Okay.
wyciągniemy. I mamy nowy element kostiumu. Co tu będzie? Mamy to uderzyć, rozumiem. Tylko... czy będzie coś pod tym? Cyk, cyk. Nie, nic nie ma. Dobra, bierzemy sobie raz, dwa. I szybko niszczymy. Teraz się oczywiście tam na prawo wrócimy. Bo nie chcemy nic przecież ominąć. Tu spadniemy? No, też tak się spodziewałam. Ale... aha, jesteśmy na dole, dobra. Nic się nie stało. Bałam się, że będzie tam jakieś przejście i... zawsze lepiej sprawdzić. Okej, pojawia nam się... aha, rozumiem. I wtedy możemy sobie na spokojnie skoczyć. A tak to... lecimy w przepaść. Zastanawiam mnie tylko, czy jest jeszcze tu coś jest. Ale z tego co widzę, to raczej nie. Idziemy do naszego kwiatka. Gdzie nas tym razem zabierzesz? Podanie jak na tacy, można tak powiedzieć. I mamy byczki i mamy również tego dziada. Aha, i wtedy to nam pomaga ich chyba wyeliminować, bo właśnie oni mają takie skorupy. Nie da się ich zlikwidować. A tak to są już śmiertelni. I mamy przejście. Co tu będzie? Aha, i tu mamy próbę włóczkowych rycerzy, takich jak Sackboy. Tu więcej chyba nic nie ma. Dobra. Co dalej? Wskakujemy na górę. Tu mamy jakąś porcelanę, krab przyniósł. To może być jakieś przejście na przykład? Czy ja dam radę tam na przykład doskoczyć? Też myślę, że nie, bo to jest dość daleko, ale nie chcę próbować, bo naprawdę szkoda mi tych żyć. Dobra. Schodźmy tutaj. I mamy bonus. Zobaczcie, jak tu damy radę potem. Aha, i tu szala się przechyla. I możemy sobie wskoczyć, chociaż nie wiem, czy to jest dla nas, bo jest zakaz szmacianek, chociaż mamy taką dużą brodę, to nikt nas nie powinien zauważyć. Okej. I wskoczymy sobie na górę. I mamy kolejną śmiecącą kulę. Którą to już? Przedostatnią. Pozbieramy sobie wszystko. I mamy jajeczko. I prezent do wylosowania. Poczekajmy. I właśnie udało się. Mamy nowy gest. Zobaczcie, też mamy z prawej strony chmurkę. Może to być jakieś przejście. Chociaż to jest chyba główne, z tego co widzę. Okej, tu jeszcze mamy to zwierzątko. Ajajaj, nie zdążyłyśmy. Jeszcze raz. Szybko. I właśnie, mamy kolejną śmiecącą kulę. Już ostatnią. Zdążymy. Mam nadzieję, że tak. Wszędzie zakaz szmacianek.
kolejne punkty do zdobycia. Już muszę atakować następną, bo możemy nie zdążyć. Okej, świetnie, udało się. I to jest pewnie koniec poziomu, o właśnie, finish. Zbieramy wszystkie kuleczki. I co zgarniemy? Mamy dzwonki. Oczywiście kolejne. I uda nam się złoty puchar? Nie, niestety nie. Za mało punktów. Ale ładne zdjęcie nawet pasuje. Ten srebrny puchar. Wszystkie kule na miejscu. Mamy próby włóczkowych rycerzy. No i szczęśliwego Sackboya. Co najważniejsze. 126 tysięcy kul jesteśmy w posiadaniu. I naklejka pieniążków również na miejscu. Odblokował się nam kolejny poziom. Nawet dwa. Zobaczcie, tu mamy poziom kooperacyjny. Więc tata będzie nam znowu potrzebny. Pojawiło się dużo nowych elementów. Ale je już sobie zdobędziemy i ukończymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że będziecie chcieli kontynuować ze mną tę serię. No i co? Do zobaczenia. Cześć!